Dzień dobry, dzień dobry, witam Was pięknie w kolejnym nagraniu księżycowym. Przed nami Nów w znaku Strzelca, dokładnie 13 grudnia o godzinie 00:31. Nów jest zawsze nowym początkiem cyklu księżycowego i stymuluje nas do tych owych właśnie nowych początków. To zawsze spotkanie dwóch świateł, czyli Słońca i Księżyca, w tym samym stopniu horoskopu. Nów no, strzelcu mówi o patrzeniu w nowym kierunku, zgodnym z Twoim wnętrzem, zdefiniowaniu własnej prawdy, inspiracji w dążeniu. Mówi o zweryfikowaniu, w którą stronę i w jaki sposób chcesz się rozwijać, czego chcesz doświadczać. Strzelc dotyka prawd uniwersalnych, yy, praw kosmicznych, wyższej wiedzy, potrzeb, serca. Zgodnie z tymi wartościami. Powinnyście kroczyć. Wszystko, co poszerza wasze horyzonty i pozwala zajrzeć dalej, jest dobrym planem na przyszłość. Stanie w miejscu będzie usteczniać. Także ten nów mobilizuje nas do odkrycia swoich wewnętrznych potrzeb i tak naprawdę nowej perspektywy w dążeniu. Strzelec mówi o nowych e, kulturach, jeszcze przez nas niezgłębionych, o nowej filozofii, o podróżach, które pozwalają nam. Zgłębiać i poznawać świat, poszerzać swoje horyzonty myślowe. Poprzedni cykl księżycowy, który miał miejsce w Skorpionie, mówił o gromadzeniu siły i przypominaniu sobie o swojej wewnętrznej mocy, ponieważ Skorpionem rządzi Pluton. Tej mocy, aby mieć więcej wytrzymałości, więcej odwagi, poprzez właśnie przepracowywanie przeszłych traum. I skorpion symbolizuje transformacji. Transformacja to skorpion. Natomiast strzelec mówi, dobra, koniec tego cierpienia, koniec tego użalania się, koniec tego wnikania w siebie, ponieważ skorpion mówi o głębi, Idziemy do przodu. Strzelc jest bardzo optymistycznym znakiem i chętnie wychodzi poza strefę swojego komfortu. Dlatego czas skupić się na celach i, i, aby je osiągnąć, trzeba zacząć robić coś inaczej. Więc trzeba właśnie wyjść z tej owej strefy komfortu. Energia strzelca jest bardzo wizjonerska, przewiduje lepszą przyszłość, ale też chce się uczyć i zdobywać wiedzę aby wykorzystać te zasoby w procesie krystalizacji i w tym pomaga nam nadchodzący sezon yy, księżycowy, czyli sezon koziorożca. Koziorożec ubiera wszystko w formę, a obecnie jesteśmy na etapie wizji, czyli Strzelca. Zresztą nie ma lepszych budowniczych niż strzelec i koziorożec, które idą ramię w ramię. Tak samo, jeżeli widzimy gdzieś w horoskopie połączenie Jowisza i y, Saturna, jest to połączenie właśnie wizji, pasji, optymizmu, chęci działania z fundamentami, z analizą i z takimi długoterminowymi zobowiąza zobowiązaniami. NÓW, w strzelcu chce przywrócić naszą wiarę, chce przywrócić optymizm po przeszłym sezonie skorpionicznym, który jest ciężki, depresyjny, bardzo wnikliwy, transformujący i często kryzysowy. I chce strzelec nadać, jakby w naszych działaniach, poczucie dobrej przyszłości. Zachęca do przygód, zastosowania. Naszej wiedzy, którą zdobyliśmy w praktyce poprzez koziorożca i zdobywania z ciekawością nowej wiedzy, nowych informacji. Nigdy nie przestajemy się tak naprawdę uczyć. A jak się uczymy? Uczymy się poprzez chodzenie na, do szkoły, najpierw później kursy, czytanie, zgłębianie różnych warsztatów, rozmawianie z ludźmi, podróże, którym symbolizuje strzelec. I z tymi obszarami właśnie jest zinter, zintegrowany strzelec. Dlatego to jest doskonały czas do tego, aby te obszary zgłębiać żeby podróżować, żeby czytać książki, żeby się uczyć, żeby poznawać, żeby prowadzić dialogi yy, i nie uznawać, że nasza prawda jest najprawdziwszą z prawd, ponieważ to jest cień strzelca, który upiera się tylko i wyłącznie przy swoim systemie wartości. Mimo, że za chwilę mamy święta i mieliśmy, ma, mamy zupełnie dzień-dzień naszą głowę, Warto jest ten cykl um, lunarny, który się teraz rozpoczyna i będzie trwał przez następne 28-29 dni, wykorzystać właśnie na te y, obszary. Podczas nowiu, czyli 13 grudnia, Merkury wchodzi w retrogradację, co skłania nas do refleksji i do ponownej oceny pewnych przestrzeni naszego życia. Ostatnio zrobiłam bardzo ważne nagranie na YouTubie na temat właśnie Merkurego w Retro. Warto się z nim zapoznać. Także podlinkuję Wam je tutaj na górze, gdzieś tu lub tu i pod tym filmikiem. Są pewne rzeczy, na które trzeba uważać w czasie tego tranzytu, i są rzeczy, z którymi należy. Podziałać, jakby te, te energie, z którymi należy pracować, aby wyciągnąć z tego cyklu merkurowego, co najlepsze dla nas. Warto przeanalizować nasze duże dążenia w życiu, na przykład, jak chcę, żeby wyglądała moja przyszłość. Czy robiąc to, co robię teraz, jestem na drodze do budowania takiego życia, jakiego pragnę? Jeśli nie, to co w takim razie powinnam zmienić? Każdego dnia. Powinnaś robić coś, co przybliża się krok, krok po kroku do Twoich celów. Jeżeli tego nie robisz, to znaczy, że stoisz w miejscu. A jeżeli stoisz w miejscu, to znaczy, że cofasz się, ponieważ cały świat idzie do przodu. Zadaj sobie pytanie, gdzie chcesz się widzieć? Za rok, dwa, pięć. To było takie bardzo typowe pytanie, kiedy ja chodziłam na spotkania rekrutacyjne. Co powinnaś zrobić, aby być w tym miejscu, w którym chcesz być za te x lat? Tak? Jaką wiedzę powinnaś posiadać, żeby się znaleźć w tym miejscu? Czego powinnaś się teraz uczyć? Strzelec jest o zgłębianiu wyższej wiedzy, o analizie, o symbolice, o filozofii, o prawie, o, o kulturach, więc te obszary są tutaj bardzo mocno poruszone podczas tego nowiu. Po pierwsze, zastanów się, co daje ci radość, jak to robisz, ponieważ strzelec jest znakiem optymistycznym. Żadne działanie strzelcowe nie jest działaniem z przymusu, tylko z pasją, z chęcią, z wizją, z chęcią rozwoju. Strzelec działa zgodnie ze swoim wnętrzem. Ale po drugie, jaka wiedza może pomóc ci na przykład w biznesie, w zmianie pracy, w osiąganiu więcej. Teraz gromadzisz wiedzę, teraz zdobywasz pewne informacje, żeby później je wprowadzić w praktyczny użytek, kiedy nadejdzie sezon Koziorożca. Ja pamiętam siebie, gdy byłam w miejscu swojego życia, w którym było bardzo źle z moimi finansami i zastanawiałam się, czemu ciągle zmagam się z materią i doszłam do wniosku, że czegoś po prostu nie wiem, skoro nie umiem zarządzać energią pieniądza. To w takim razie brak mi jakiejś informacji. Poza tym ciągle postępuję tak samo, skoro zmagam się z materią i, i skoro ciągle mam te same efekty. To było moim kopem, tak naprawdę, w stronę zgłębiania nowych informacji, w stronę rozwoju, co pozwoliło mi tak naprawdę radykalnie przetransformować moje życie i być tu, gdzie jestem teraz. Komunikacja w czasie Merkurego w retro może być zablokowana, gdyż Merkury przebywa w znaku koziorożca, którym to zarządza Saturn, a Saturn to blokady. Następnie cofając się Merkury wejdzie do strzelca, gdzie również nie czuje się dobrze. Dlatego tak ważna jest analiza tego, jak dojrzała jesteś, aby wziąć odpowiedzialność za siebie i swoje decyzje. Ile masz wiedzy, która jest Twoim fundamentem przyszło przyszłości? I dlaczego w Twoim życiu wydarzyły się pewne rzeczy w przeszłości? Na przykład zostałeś zwolniona. Czemu zostałeś zwolniona? Co mogłabyś zrobić inaczej, i lepiej w następnej pracy? Nie dostałeś awansu, tylko dostał ktoś inny, szansa przeszła ci koło nosa. Czemu? Oczywiście to są tylko przykłady, tak? Znać rozwiązanie i nie powtarzaj błędów z przeszłości, tak jak ja zrobiłam, gdy miałam problemy finansowe. Merkury w horoskopie nowiu i w czasie retrogradacji, póki jest w Koziorożcu, ustawia się w harmonijnym układzie do Jowisza i do Wenus, czyli dwóch najbardziej beneficznych, optymistycznych planet w astrologii. I to pokazuje, jak konstruktywne może być to, żeby mieć dobrą strategię działania. Nie robić nic na spontanie, na szybko. Strzelec może do tego skłaniać, ponieważ jest to znak ognisty. On się niecierpliwi, chce na szybko, ale właśnie działać z planem, tak? Nie bez planu, ponieważ to może owocować porażką. Poświęćcie najbliższy czas na rozłożenie swojego życia na części pierwsze, aby zrobić sobie taki rachunek dotychczasowych działań. I tym samym plan na 2024 rok. W ogóle, jeśli chodzi o plan na najbliższy rok, to dla tych osób, które nie wiedzą, ja przygotowuję obecnie 12 e-booków. Horoskop na 2024 rok dla każdego znaku ascendentalnego to już druga edycja tego horoskopu, który odkryje przed Wami najważniejsze tranzyty. I realizację ich w Waszym życiu na przestrzeni 12 miesięcy. Niektóre tranzyty są też znacznie dłuższe, więc będziecie miały tą wiedzę, że jeżeli nie wykorzystałyście energii, które niesie dana planeta właśnie w 2024, to macie również dostęp do tych energii w kolejnych latach. I ja o tym piszę w e-bookach. Poprzednie e-booki sprzedały się w ilości 2500 sztuk i stały się doskonałym przewodnikiem. Który sam zaskoczył Was swoją trafnością. Także już 27 grudnia, premiera, jeżeli chcecie być z nami na bieżąco, to zapraszam, żebyście zaobserwowały nas na Instagramie. Link poniżej w nagraniu. Ale wracając jeszcze do Nowiu, przy Słońcu i Księżycu mamy również Marsa w luźnym aspekcie, ale jednak on tam jest, w tym strzelcu. Jeśli pomyślimy o Marsie jako o wojowniku, o pionierze, o energii, która popycha nas do bycia odważnymi i przebojowymi, mamy doskonałą siłę napędową naszych celów. Mars mówi: um, przestań gadać, przestań dbać, zacznij działać, działać z planem. Przypominam. Uwaga na nieharmonijny aspekt do Neptuna, który jest planetą iluzji. Energia ta może rozmywać nam wizję naszej przyszłości lub na przykład zaimplementować życzeniowe myślenie, czyli między tym a gdzie jesteśmy teraz a tym gdzie chcemy dążyć jest zbyt duża przepaść. Często też kiedy nasze oczekiwania są zbyt daleko od tego gdzie jesteśmy obecnie nasze wewnętrzne przekonania się sabotują i same nie wierzymy że możemy tam dotrzeć. Także jeżeli ustalamy jakieś cele na przykład właśnie na 2024 rok to niech one będą realne, niech one będą takimi celami, które będą nas mobilizowały a nie demotywowały, ponieważ są tak bardzo odległe. Także negatywna energia Neptuna, cień jakby Neptuna może właśnie się przejawić poprzez życzeniowe myślenie. Aby nie wchodzić właśnie w to życzeniowe myślenie, zachęcam was do skorzystania z aspektu Merkurego w retrogradacji. Neptun jest również powiązany z uzależnieniami, używkami, i ucieczką przed problemami, dlatego ta jakość tutaj może być żywa podczas tego nowiu. Natomiast Mars jest energią, która nas mobilizuje do działania, tak? podsyca nasze ambicje. Więc tutaj mamy taki dysonans, można by powiedzieć, że Neptun nas trochę straszy. Ale jak każdy układ, również i Neptuniczny, może rozegrać się dla nas w świetle, na przykład poprzez kreatywność, na przykład poprzez rozwój duchowy, medytację, ponieważ Neptun to odmienne stany świadomości, które możemy zaimplementować właśnie poprzez duchowość albo poprzez używki. Także, jeżeli będziemy rozwijać się wewnętrznie i słuchać swojej intuicji, możemy świadomie pracować z energią Neptuna. Dyspozytorem nowiu jest. Jowisz, który znajduje się z kolei w Byku. Byk jest znakiem ziemskim, mówi o materii. To będzie nas skłaniać, skłaniać do refleksji na temat finansów, na temat posiadania oraz wyceniania siebie, ponieważ wycenianie się jest wprost proporcjonalne do naszego poczucia własnej wartości. Warto się zastanowić, w jaki sposób uzdrowić te obszary. Trzeba pamiętać, że te energie będą aktywne przez kolejne 28-29 dni, gdyż znów rozpoczyna cykl księżycowy, więc po tym czasie możliwości i okazje, jakie będą się teraz przejawiać, będą zdezaktualizowane. Będziemy wchodzić do wspomnianego sezonu koziorożca i będziemy stymulowane do zupełnie innej pracy. Jeśli to nagranie było dla Was wartościowe, zostawcie proszę kciuka. Jeśli chcecie regularnie dostawać takie treści, zostawcie z kolei suba. Dziękuję, że, że dotarłyście ze mną do końca. Życzę Wam cudownego nowiu i do następnego.